I jak już mówiłem, jestem z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Witajcie serdecznie, jestem Kryształ, a to jest Battlefield 4. Teraz jeszcze sprawdzimy warunki. W porządku. I zaczynamy metro. Mapa, którą powinniście dobrze znać. Oczywiście w wersji hardcore. Nadaję bezpośrednio takie transmisje na Twitchu, abyście wiedzieli. Kryształ X1, Kryształ Podłoga X1 to kanał, który takie rzeczy lecą na żywo. Tam jest też wiele rzeczy, które nie wrzucam na YouTube'a, czyli takie filmiki, których po prostu uznaję, że nie są na tyle mocne, żeby dawać je na YouTube'a, chociaż które tu teraz są mocne, to też kwestia względna. Będziemy ich męczyć w tej rundzie A91, ruską armatą. I co jeszcze więcej? Aha, no a Kryształ.pl to oczywiście kanał na YouTubie. To jest znowu dla tych, którzy oglądają teraz pierwszy raz tutaj. Serial. Chwile ulotne. I nie tylko, możecie właśnie znaleźć na kanale. Na YouTubie, okej. Okay. A teraz już zaczynamy, tak jak mówiłem, metro w wersji hardcore. We have taken objective alpha. Stawiamy respa, po czym udajemy się bezpośrednio tu. I już mamy dwóch, czyli zaczęło się... O, tu nasz, kurwa, mać. Trzech, o, no i na trzech się skończyło. Taka seria. Nie możemy sobie teraz pozwolić. Kolego, uciekaj stąd. Gdzieś się tu spieszysz. Jak on wstał, ty? O, przybiło mu się do murku. Masz, kolego, masz. No, wybiegaj. Dziękuję. Ale coś tam źli ludzie do nas strzelają. Przeładujemy maszynę. Maszyna ready to shot. O nie, przepraszam. A kolega gdzie? Niestety, znalazł się też drugi. Ale 7-1 uważam za dobry początek. 7-2 już w tej chwili. Jest domknięcie, tylko nie wiem, czy ktoś w ogóle... Patrzcie, nikt tu nie pilnuje tych drzwi, to jest po prostu chore. Tak, podnieś kolego, podnieś. O, masz. Wow. A ten uderzeniowy nie był mój, wiecie o co chodzi? Ojej. Aha, to już był shotgun. Shotgunistom przebaczamy. Jeżeli ktoś jest smutny, to gra shotgunem. Dobrze. Dobrze, chłopcze. Ja gdy jestem wściekły, to gram. Tylko, że robią nam mocne plecy. Nie wiem, czy to widać, że oni strzelają mi tylko z tej jednej strony. A ty co ty szukasz, kolego? Szczęścia? Pokażcie mapę. No, przeszli troszkę na A. Dobrze, macie tutaj mineczki. Respawn nie znasz? Nie ma, o kurwa. A to dziwne. Tam nasza drużyna trochę walczy w tym. Jest w ogóle na lewych ofisach koleś, aby się ktoś pytał. Gdzie jest nasz dowódca? Czemu on się nie respi? Hello? Dobra, ja już pytam o rozkaz od razu, bo jak jest taki długi respawn... O, widzę, że kolejny. Niedobrze, teraz postaram się postawić respa w bardzo nietypowym miejscu.
Właśnie, zawsze jak jestem na... Jak jestem na pustym serwerze, wychodzi mi od razu. O. Dobra. Nie ma czasu na takie pierdoły. Zatem troszkę inna opcja. Wzięliśmy brawo i to się liczy. Żebyśmy nie mieli tylko jakichś zimorodków na A i będzie ok. O kurwęcy. Jak zabiję... Aj, nie zabiłem. A gdybym go zabił, wszedłbym na plecy na czerwone. Oki tam dzielnie szukają zimorodków. Potrzebny rozkaz. Kosa poszła gdzieś. Blisko mnie. Teraz się dobijam, ale jeszcze był jeden. Czyli dym. Czyli to, co potrzebuję, to dym. Jestem dowódcą. Dowódcą drużyny. To mnie bardzo cieszy. O kurwa, tu jeszcze granat. Brawo, ty. W ogóle... Ale podnieśli nas, to jest plus. Brawo, ty. Brawo, wy. Czasami grający troszkę, moi drodzy, nie przestrzegają pewnych zasad. Nie wiem, czy wynika to z braku doświadczenia, czy z IQ, czy może z czego jeszcze. Spróbuję im tu wejść. O, cholera, panowie! Ale was tu. Trzeba pomyśleć. Nie podoba mi się ta broń. Troszeczkę. Niby szybko strzela, niby wolno, niby szybko, niby wolno. Dobra, moja ulubiona. Ale czy to... Masz na razie, postawcie tazie. Trzech. Co to jest? A, amunicja. Akurat amunicji kurwa nie potrzebuję. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy grają granatnikami. Chociaż to nie RPG. I teraz tak. Ten się ładnie tu wczołgał. Ten też. O, nie trafiłem na windę, jestem sam przy windę. 18-10, no. Pierwszy pan ciśnie, 20 do 8. Ojojojojojoj. Widziałem tu pana. Jeśli zrobię im plecy. To będzie majstersztyk. Pełny magazynek i jazda. To Claymore. Przeładuję? Przeładuję. Tak, podnieście się. Podnieście się, kurwa, wszyscy. Wszyscy się podnieście, wszyscy. Ten numer będzie już na pewno na YouTubie, bo to było najpiękniejsze, co mogłem zrobić. Przecież teraz uwaga, bo... Ja już teraz nie dałem rady, dobra. Kilku ich wpadło, trzeba to powiedzieć. Dobra akcja, tak, plecy są piękne. Pytanie, czy jest mój restam, nie, już nie ma, czyli nie ma. To Senevrati. To dwa razy Senevrati, chociaż teraz jest tutaj.
więc coś się tam wraci jednak. Ajajajajajaj. Podnieść, nie, nie, niedźwiedź, niedźwiedź. Ale bardzo, bardzo dobra runda, ta na pewno. Widzieliście klasyczne plecy. Teraz powiedzcie mi jeszcze, gdzie jestem, będę zadowolony. Dobra. Jestem tu, czyli respawn kładę tu. Dymny, coś pięknego. No niestety mój, a chciałem wam coś pokazać, czyli respawn w windzie. To by było najpiękniejsze. Jezusie Nazareński, tu jest nasz kolega, tylko czy on tam przeżyje? Trzymajcie to. Ajajajaj. No jedna z lepszych rund, nie mówię, że nie. Ale może dlatego, że grałem swoim ulubionym MTR-em. O, a teraz się popełniłem duży błąd. O, weszli jacyś panowie z Almaty chyba, albo z Kazachstanu, bo znowu mi kuźwa. Mocno zaczęło lagować. Macie panowie i zgaszę wam światło. Hurra, ja wsiech ubił. Tak, o nie, 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 nie. O, tu są panowie, no dobrze, dobrze, dobrze. No takich też mam. No takich też mam sposób. Otóż, moi drodzy, bierzemy zamiast takiego granata granat dymny. No ale no znowu nie ma mojego respa tam. Obaraniajcie tu cel! Fajna runda, bo wszystko zatrzymało się tutaj na B. No nie ma respa, ty. Co za łosie tutaj. I teraz tak. Przede wszystkim dymny. Jeden. Drugi. No nie, nie, nie. Spokojnie, spokojnie. Tylko Izacz. Ta runda będzie dobrą rundą. Powinna być dobrą. Ale skoro tak. Brawo ty, kolego. Brawo ty. Śliczny z RPG-a. Czekajcie, jeden dymny musi wybuchnąć. Drugi dymny musi wybuchnąć. Trzeci dymny musi wybuchnąć. I wtedy z wami robię kurwa kulu. Kułę. Jeszcze wam spierdolę. Nie, nic się nie uciekniesz. No, gdybym jeszcze uciekł na C, to już był sukces. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Spróbujemy innej opcji. Jeszcze jeden dym. Jeszcze jeden dym. Rzucił kolega granatę i co zrobić? No. Wyciskamy ile się da. O, ale widzicie, zauważyłem to, że ktoś niszczy cały czas mojego respa i to jest świadome działanie, bo tutaj wroga nie ma. Wroga nie widzi, jeżeli tak ten resp potrafi całą rundę czasami być, więc wydaje mi się, że ktoś świadomie go rozwala. Bardzo bym chętnie chciał zobaczyć przy okazji, co to jest. Ojojojojoj, kurde, daj amunicję, daj amunicję. Patronu, elegancko, kolisz. I teraz wam pokażę, jak się wkłada kosę. Uciekaj! O, nie pokażę wam. Chociaż pokażę wam, jak pojadę do góry. Nikt mnie nie zabije tego czasu. Do otwarcia drzwi bynajmniej. Otworzyły się drzwi? Otworzyły się, stawiam. Dobra, wychodzimy z drużyny, robimy swoją, robimy ją prywatną. Dobra,
elegancko. Teraz Claymore zniknie. Zobaczcie, zniknie przy czwartym, czyli powinien. Ten Claymore, mówię, Beacon, dobra, Beacon zniknął. Chodźcie, wchodźcie, chłopaki, wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie do środka, zapraszam, zapraszam, ile chcecie. Teraz będziemy wstawiać kosy, bowiem póki drzwi nie otworzą się do góry, na pierwszym piętrze jestem niewidoczny w windzie, wiecie? A na razie widzimy, że wróg nie wsiadł do windy. Jesteśmy na pierwszym piętrze. Czekam, aż wróg wsiądzie, właśnie wsiedli. I póki drzwi się nie otworzą, nie jestem dla nich widoczny, ani oni dla mnie. Ale w momencie, gdy się otworzą, no to już jest kukułeczka. Dzień dobry, pozdrawiam, jedziemy na dół. Zamykamy. Dziękuję. I to jest właśnie glitch. Można go nazwać nożowy kryształ. Jeszcze granacika puścimy chłopakom. Jeszcze komuś. Jeszcze tu Claymore'ka postawimy. O! Wszedł kolega Evil Joker. Pamiętajcie, wchodzi Evil Joker. My się respimy. Dawaj, 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 szybciutko. Czemu tak długo to trwa? A winda jeszcze nie jedzie, winda jeszcze nie jedzie, bo widać, że paski się jeszcze nie ruszają. Czasami bardzo długo się czeka, to też jest minus tego glitcha oczywiście. Zależy, jak tam wróg ma dostęp do windy. Widać, że teraz wróg nie ma dostępu do windy. Najlepiej jest, jak wróg ma pod windami respa. No, wtedy to już jest po prostu genialnie. No i widzicie, no i całe nagranie szla... O, i jadą, los jest łaskawy, los jest łaskawy. Gorzej, jak się pokazuje 10 gościa, no to wtedy już jest problem. Ale uwaga, jest trzech, pierwszy. Uwaga, jest pierwszy. Jest drugi. A i trzeci. Brakło. Brakło nam do trzeciego, niewiele. Dobra. No bardzo dobra runda. Powiem, że jedna z takich, która na pewno cieszy. Tym bardziej, że jeszcze pokazałem wam akcję z glitchem, którą możecie stosować. Bo ona, że tak powiem, działa na każdej platformie i działa także na oblężeniu Szangaju w tej dużym wieżowcu, bo też tam sprawdzałem. A po te rzeczy zapraszam na krystal.pl, na mój kanał. Tymczasem żegnam się z wami. 37.22. Pięknie, aż pałka mięknie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.